Dobrze, to ja chciałbym powiedzieć parę słów na temat niepewności i równowagi. Te dwa wątki, czy te dwie kwestie się łączą, zwłaszcza w ekonomii austriackiej. Równowaga to jest termin, który został po raz pierwszy się pojawił w obrębie analizy ekonomicznej za sprawą Leona Valera, który został już wspomniany w poprzednich wykładach jako jeden z trzech ojców rewolucji marginalistycznej, który jednocześnie był tym z tych trzech ojców rewolucji marginalistycznej, którego podejście było najbardziej fizykalizujące, mechanizujące tematowe. I myślę, że samo brzmienie tego słowa równowaga sugeruje nam, że to jest taka pewna fizykalistyczna naleciałość. I to nie jest jedyna taka fizykalistyczna naleciałość w żargonie ekonomicznym, bo też mówi się o tarciach, jako o tych siłach oporu, które utrudniają osiągnięcie równowagi. Mówi się o prędkości obrotu pieniądza, gdzie ta prędkość jest oczywiście, per analogia, skonstruowana do prędkości jako wielkości fizycznej. Mówi się też, którego to określenia wyjątkowo nie lubi, o mechanizmie rynkowym. To jest suma wszystkich dobrowolnych transakcji, nie ma w tym nic mechanicznego, podłożem tego wszystkiego jest wola ludzka i wybory ludzkie, no ale są też tego rodzaju naleciałości. Równowaga jest jednym z nich, powiedziałbym, że jest takim stosunkowo najbardziej akceptowalnym, najbardziej neutralnym semantycznie. To jest najogólniej rzecz biorąc ten stan, w którym popyt i podaż się równoważą, spotykają się, to znaczy wszystkie dobra mogą być zbyte. Innymi słowy, jest to pewnego rodzaju idealny wzorzec efektywności gospodarczej. To jest ta sytuacja, w której żadne potrzeby konsumenckie nie są niezaspokojone i jako, że każdy producent jest konsumentem, żadne potrzeby producenckie też nie są niezaspokojone. Wszystkie dobra są zbywane i w tej tradycji valerasowskiej szczególnie interesującym takim konstruktem intelektualnym, takim, który ja osobiście byłbym gotów zaklasyfikować do tej kategorii McGuffinów, o których Mateusz wspominał w wykładzie wstępnym, jest ta tak zwana doskonale konkurencyjna równowaga, której opis wymaga wyszczególnienia mnóstwa nierealistycznych założeń. Założenie pełnej informacji, co oznacza, że każdy usługobiorca natychmiast może znaleźć sobie usługodawcę, który go usatysfakcjonuje i vice versa. Założenie o nieskończenie dużej liczbie usługodawców, co oznacza, że niemożliwe są jakiekolwiek manipulacje cenowe, ponieważ jeśli ktoś podniesie cenę powyżej tej równowagowej, no to będzie tracił, wszyscy przejdą do tej konkurencji, która zachowuje cenę na poziomie równowagowym, a jeśli ją z kolei obniży poniżej poziomu równowagowego, to nie będzie w stanie opłacić kosztów produkcji i też straci. Założenie o nieskończenie dużej mobilności środków produkcji, co oznacza, że usługodawca może natychmiast zatrudnić je w taki sposób, który zaspokoi potrzeby konsumenckie. Założenie o zerowych kosztach transakcyjnych, czyli zerowych kosztach związanych z negocjowaniem umowy, dbaniem o to, żeby warunki umowy były przestrzegane i tak dalej. I myślę, że też bardzo wdzięcznie można sobie zilustrować różnicę pomiędzy tymi właśnie dwoma ojcami rewolucji marginalistycznej, jakimi byli Menger i Valera, na bazie tego, jaki był ich stosunek do tego pojęcia równowagi, albo jak oni je postrzegali. Bo podczas gdy ta tradycja valerasowska dużą wagę przykłada do analizy tego konstruktu myślowego, jakiegoś typu idealnego, który, jak można by to kolokwialnie określić, w przyrodzie nie występuje, o tyle Menger właśnie to przyjmuje jako punkt wyjścia. Jego nie interesuje ta hipotetyczna, doskonale konkurencyjna równowaga, ponieważ w praktyce żaden z tych elementów nie może być wymieniony, przeze mnie nie może być spełniony, wręcz by niektóre z nich kłóciły się z samą koncepcją ludzkiego działania, choćby ta doskonała informacja, bo to by znaczyło, że podmioty działające mają doskonałą informację co do swoich przyszłych działań, co by sprawiło, że no, nie byłyby to już podmioty działające, nie byłoby tego elementu wolnej woli i wyboru i tak dalej, tylko byłaby taka samospełniająca się przepowiednia i działanie takie quasi automatyczne, prawda? Menger nie bez przyczyny, czy nie bez kozery swoje podejście nazwał przyczynowo realistycznym, ponieważ ono skupiało się właśnie na analizie
relacji przyczynowych pomiędzy zjawiskami, które realnie w gospodarce występują. Już sam fakt, że to chodziło o relacje przyczynowe, które w realnej gospodarce zawsze są rozciągnięte w czasie, sprawiało, że on nie mógł pozostawać w zgodzie z tą koncepcją równowagi Walrasowskiej, która jest pewnym statycznym stanem. To wydaje mi się bardzo wdzięcznie to syntetyzuje to podejście austriackie Hayek w swoim eseju The Meaning of Competition, gdzie on podkreśla to, że ta doskonale konkurencyjna równowaga à la Valrea to jest właśnie taka równowaga, gdzie nie tyle konkurencja jest doskonała, tylko w ogóle nie ma żadnej konkurencji, bo właśnie takie elementy jak eksperymentowanie z różnymi cenami, różnicowanie produktu, reklamy, czyli właśnie te instytucje, czy te owoce działalności rynkowej, które umożliwiają ludziom dowiedzenie się tego, gdzie szukać i czego szukać, czyli właśnie te braki informacyjne, te luki informacyjne wypełniają, to jest właśnie esencja konkurencji. I stąd też się bierze to zwyczajowe określenie ekonomii austriackiej jako ekonomii badającej procesy rynkowe, czyli właśnie te procesy rozciągnięte w czasie, te związki przyczynowe, które rozciągnięte są w czasie i które odnoszą się do realnej gospodarki. Myślę, że to u Hayeka jest właśnie w tym eseju bardzo dobrze opisane. Tak? Że znaczenie konkurencji jest dokładną odwrotnością tej walrasowskiej, doskonale konkurencyjnej równowagi. Więc może teraz warto by powiedzieć coś na temat takiej taksonomii stanów równowagowych, które występują w ekonomii austriackiej, bo jest ich całkiem sporo tak w zasadzie. Niektóre z nich są realistyczne, inne są nierealistyczne, ale też mają swoją rolę, inną niż właśnie w tej tradycji walrasowskiej. Tytułem wstępu najlepiej wydaje mi się taką najbardziej interesującą i pełną taksonomię tych stanów równowagowych podaje nie Mises z Human Action, bo Mises powiedziałbym jest pod tym względem nie w 100% przejrzysty i jednoznaczny, trzeba trochę się domyślać, ale na przykład Peter Klein w swoim eseju The Mundane, no i teraz wyleciał mi z głowy tytuł, The Mundane Economics of the Austrian School, to się podaje, że należało, czy nazywało. Tam to jest bardzo klarownie przedstawione, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to polecam skonsultować się z tym esejem. Więc można wyróżnić takie w zasadzie cztery typy równowagowe, z których dwa są realistyczne, a dwa są nierealistyczne, ale też mają swoją rolę ważną w opisie tego realistycznego obrazu gospodarczego. Pierwszy stan to jest coś, co jest określany jako plain state of rest, czyli można by to przetłumaczyć jako taki zwyczajny stan spoczynku. I to jest po prostu sytuacja, która jest następstwem każdej dobrowolnej transakcji na rynku, gdzie jako, że każda taka transakcja odbywa się za niewymuszoną zgodą obu uczestniczących stron, rezultat jest w sposób logicznie konieczny pareto optymalny, czyli poprawia stan obu wszystkich uczestniczących stron, niezależnie od tego, ile jest stron tej transakcji, a nie obniża stanu, czy nie pogarsza stanu żadnej z uczestniczących stron. Jak gdyby to jest kolejny element tej właśnie logicznej, a priorycznej dedukcji. No skoro transakcja się odbyła, niewymuszona, to wszystkie strony liczyły w tym wymiarze ex ante, że skorzystają na tym, prawda? W innym razie transakcja by się nie odbyła i dla wielu Austriaków to właśnie ten plain state of rest jest esencją działania rynkowego, prawda? Jest dobrowolne transakcje oparte na wymianie tytułów własności, to jest ten typ równowagi, który wyczerpuje wszystkie korzyści z wymiany dóbr i usług, na którego analizie my powinniśmy się skupić. Jak gdyby takim drugim stanem równowagowym, który jest w zasadzie, można powiedzieć, pod gatunkiem tego pierwszego, jest tak zwany, to jest, wydaje mi się, określenie, które nie pojawia się u Misesa, to jest autorski wytwór Petera Kleina, Wikstedian state of rest, Wikstedowski
stan równowagowy, to oczywiście odniesienie do Filipa Wicksteeda. Sugestia Kleina jest taka, że u niego właśnie znajdujemy przykład takich stanów równowagowych. I to można by opisać jako stan będący końcowym rezultatem transakcji zachodzących w jakiejś ograniczonej jednostce czasu, na przykład w ciągu jednego dnia, w czasie którego w jakimś obszarze rynkowym, dajmy na to na targu warzywnym, nie zmienia się podaż dostępnych dóbr, nie zmieniają się skale preferencji, nie zmienia się techniczna wiedza wszystkich uczestniczących stron i osoby te handlują między sobą tak długo, aż osiągną pełnię wiedzy na temat swoich preferencji, swoich cen rezerwacyjnych, czyli maksymalnych cen, po jakich ludzie są gotowi kupić, albo minimalnych cen, po jakich są gotowi sprzedać. I w związku z tym ta cena końcowa, ta, która się ukształtuje jakoś pod koniec tego dnia, to będzie taka w pełni wyarbitrażowana cena, prawda? Jak najbardziej realistyczna, nie hipotetyczna, ale równowagowa, właśnie umożliwiająca tym wszystkim uczestnikom wyczerpanie wszystkich korzyści z handlu, z wymiany dóbr i usług. Te dwa stany równowagowe to jest dla większości ekonomistów austriackich esencja rynku. Ważne jest właśnie badanie tego, jakie warunki muszą być spełnione, żeby tego rodzaju wymiany mogły zachodzić. No, oczywiście jednym z takich warunków jest właśnie to, że istnieje szacunek dla praw własności, że prawa własności są jasno zdefiniowane, że nie ma przeszkód na drodze wymiany praw własności, że istnieje, o czym mówił Mateusz Benedykt, że istnieje uniwersalny środek wymiany, czyli pieniądz, który umożliwia obejście problemu dwustronnej zbieżności potrzeb i właśnie jak najszybsze, jak najskuteczniejsze dokonanie tych transakcji. No i to jest właśnie to mundane economics do austriacku, ta banalna, czy zwyczajna, czy codzienna ekonomia, która powinna nas interesować, w przeciwieństwie do wydumanych typów idealnych, które wymagają spełnienia warunków, które w rzeczywistości nigdy spełniane nie są. Ale są też dwa typy równowagowe, które nie są realistyczne, a którymi mimo wszystko się ekonomiści austriaccy posługują, jako pewnymi takimi właśnie pomocniczymi narzędziami, które mają na celu umożliwić konfrontację pomiędzy światem gospodarczym takim, jakim on jest, a takim, jakim nie jest, i po prostu zidentyfikowanie różnic pomiędzy nimi. To jest postrzegane jako też cenne narzędzie analityczne. Jednym z takich właśnie nierealistycznych typów równowagowych, które się Austriakom w ich analizie przydają, jest tak zwany final state of rest, finalny stan spoczynku, czyli zwieńczenie procesu dostrajania gospodarki do jakiejś pojedynczej zmiany, która nastąpiła w pewnym momencie. Natomiast rzecz w tym, żeby w czasie tego trwania tego procesu dostrajania już żadne inne zmiany nie zawodziły. To jest stan hipotetyczny, w którym wciąż istnieje coś, co byśmy mogli określić jako niepewność przyszłości, wynikająca z tego, że przyszłość może się zmieniać. Ja o niepewności jeszcze powiem więcej. Ale zmiany występują bardzo rzadko i zachodzą bardzo powoli, a więc wiedza raz zdobyta przez przedsiębiorcę w tym hipotetycznym świecie deaktualizuje się bardzo powoli, albo prawie w ogóle się nie deaktualizuje, a więc na bazie tego właśnie typu tej konstrukcji umysłowej można sobie w bardzo wdzięczny i obrazowy sposób prześledzić proces coraz skuteczniejszego zaspokajania potrzeb konsumentów, proces dostrajania się rynków do ich potrzeb w wyniku zmian. Znaczy różnych zmian. Mogą to być zmiany właśnie w preferencjach konsumentów, może to być zmiana w dostępności jakiegoś czynnika produkcji, może to być zmiana w wiedzy technologicznej na przykład. I chodzi o to, żeby właśnie zaobserwować na bazie tego, jak rynkowy system zysków i strat i swobodnej wymiany dóbr i usług sprawia, że pewne gałęzie produkcji są wycofywane, inne są wprowadzane, zamykane są pewne procesy, pewne typy dóbr kapitałowych przestają być akumulowane, są modyfikowane, przekształcane w inne typy dóbr kapitałowych i tak dalej. Żeby po prostu naświetlić sobie ten proces, to ekonomiści austriaccy, w tym przede wszystkim Mises, bo są obszerne fragmenty temu
modelowi poświęcony w ludzkim działaniu. Właśnie taką konstrukcję myślową proponuje. I wreszcie jest czwarta, też bardzo interesująca, nierealistyczna konstrukcja równowagowa, o której jeszcze powiem więcej, czyli tak zwane ERE, Even Rotating Economy. Wydaje mi się, że w polskim wydaniu zostało przetłumaczone jako gospodarka jednostajnie wirująca, czy gospodarka funkcjonująca. Jednostajnie funkcjonująca, tak? Tak, jest działa. Takie. I to jest o tyle specyficzny stan równowagowy, że tutaj w ogóle nie ma niepewności. Znika niepewność przyszłości. Czyli to jest w zasadzie najbliższe temu walerasowskiemu rozumieniu równowagi rynkowej. Nie ma niepewności i w związku z tym ogół konsumentów, producentów i przedsiębiorców mechanicznie powtarza te same czynności. Produkcja, konsumpcja, oszczędności i inwestycje przyjmują stały kształt. Ten model właśnie obrazuje, że w momencie nieistnienia niepewności przyszłości ceny wszystkich czynników produkcji ustaliłyby się na poziomie ich zdyskontowanej krańcowej produktywności. Wiemy, co to jest, bo Janek wyjaśnił to w swoim wystąpieniu. I co jest bardzo istotne, znikłoby w tym modelu typowe dla przedsiębiorczości, czy dla gospodarki napędzanej tą siłą napędową, jaką jest przedsiębiorczość, zjawisko zysku. Przedsiębiorczość jako taka przestałaby istnieć. Ja nie będę o tym mówił w tej chwili zbyt wiele, bo mam jeszcze cały osobny wykład o przedsiębiorczości jutro. Poprzestajmy tylko na tym, że na chwilę obecną przyjmujemy, że ten typ zarobku, jaki uzyskuje przedsiębiorca, to jest właśnie zysk. I zysk wynika z tego, że przedsiębiorca potrafi lepiej niż inni przewidzieć niepewną przyszłość, przewidzieć to, co będzie w przyszłości konsumentom potrzebne. I po co jest Austriakom ta gospodarka jednostajnie funkcjonująca? Po co im ta nierealistyczna konstrukcja? No właśnie po to, jak już mówiłem, żeby ją móc skonfrontować ze światem takim, jaki on jest. Czyli w świecie istnieje zjawisko zysku. Inaczej, w świecie występuje zjawisko niepewności. W tym modelu sobie zjawisko niepewności eliminujemy. I patrzymy, jakie są konsekwencje wyeliminowania niepewności. No i się okazuje, że konsekwencje wyeliminowania niepewności są takie, że znika zysk. I w związku z tym możemy wrócić teraz znowu do rzeczywistego świata i stwierdzić, że zysk bierze się właśnie z tego, że istnieje niepewność w naszym świecie, w przeciwieństwie do tego hipotetycznego, nierealistycznego modelu gospodarki jednostajnie funkcjonującej. Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że ten model pozwala nam bardzo wyraźnie odróżnić zysk przedsiębiorcy od innego typu zarobku, jakim jest procent, czyli coś, co uzyskuje kapitalista. Tym samym umożliwia nam też odróżnienie kapitalisty od przedsiębiorcy, bo w tej gospodarce jednostajnie funkcjonującej nie ma żadnych przedsiębiorców, bo nie ma niepewności w przyszłości, nie ma żadnego pola, żadnej roli dla przedsiębiorczości, ale kapitaliści dalej są. Bo dodatnia preferencja czasowa dalej istnieje. Dodatniej preferencji czasowej się nie da wyeliminować, to już Janek o tym mówił, bo no owszem, możemy też sobie wyobrazić, wydumać taki świat zerowej preferencji czasowej, tylko że to będzie wtedy świat istot wegetatywnych, które w ogóle nie będą podejmować żadnych działań. Z tej prostej przyczyny, że dodatnia preferencja czasowa oznacza, że wolimy zaspokoić swoje potrzeby teraz, a nie w przyszłości. A zerowa preferencja czasowa oznacza, albo ujemna, oznacza, że właśnie wolimy zaspokajać przede wszystkim to, co w przyszłości, albo wyżej wartościujemy zaspokojenie tego, co w przyszłości, niż tego, co w teraźniejszości. Co oczywiście oznacza, że nigdy nie podejmiemy jakichkolwiek działań, bo każda przyszłość z czasem stanie się teraźniejszością i wtedy my też nie podejmiemy żadnych działań, bo znowu będziemy wyglądać w przyszłość. Czyli nie ma najmniejszego sensu wydumywać takich konstruktów umysłowych, gdzie preferencja czasowa nie istnieje. Jeśli ma być ludzkie działanie, a ludzkie działanie jest, jak już mówiłem dzisiaj rano, tym podstawowym aksjomatem, na gruncie którego budujemy całą teorię ekonomii, to istnienie pozytywnej preferencji czasowej jest naprawdę jedną z podstawowych dedukcji z tego aksjomatu. Nie ma pozytywnej preferencji czasowej, to znaczy, że nie ma w ogóle ludzkiego działania. Więc, a niepewności może nie być. I działanie wtedy będzie cały czas się odbywać, więc ten model
gospodarki jednostajnie funkcjonującej, właśnie w bardzo wdzięczny, bardzo obrazowy, bardzo łatwy do zrozumienia sposób, umożliwia nam zrozumienie, jaka jest różnica pomiędzy kapitalistą a przedsiębiorcą i jaka jest różnica pomiędzy tym typem przychodu, jakim jest zysk i tym typem przychodu, jakim jest procent. Procent cały czas by występował w gospodarce jednostajnie funkcjonującej, bo cały czas byliby kapitaliści, którzy odstępują od natychmiastowej konsumpcji, od natychmiastowej gratyfikacji i oszczędzają po to, żeby zgromadzić fundusze na zakup środków produkcji. To jest ten czwarty typ równowagowy. Bardzo ważny, pomimo że nierealistyczny. To istotny punkt. No więc zahaczyłem o ten wątek niepewności, więc może coś więcej teraz powiem na temat niepewności. Zostawmy na boku równowagę, powiedzmy też o niepewności. Co to jest ta niepewność? I myślę, że najłatwiej jest zdefiniować niepewność, najbardziej przejrzyście można niepewność zdefiniować poprzez skontrastowanie jej z ryzykiem. I chyba bym nie popełnił nadużycia, gdybym powiedział, że ekonomia głównego nurtu nieraz sobie pozwala na dużą dezynwolturę w tym zakresie i zlewa w jedno ryzyko i niepewność, czego robić nie można. Chociaż rozróżnienie na ryzyko i niepewność zaproponował ekonomista, który nie był Austriakiem, tylko chicagowcem. No, ja nie lubię osobiście tych etykiet, ale blisko był, stosunkowo najbliżej był związany z chicagowcami i to był Frank Nart, który zaproponował rozróżnienie na ryzyko i niepewność w swojej książce z 1921 roku Risk, Uncertainty and Profit, czyli ryzyko, zysk i niepewność. Nie wiem, czy to zostało na polski przetłumaczone, szczerze mówiąc. Proszę. Jeśli ktoś wie, to może... Tytuł jeszcze raz? Risk, Uncertainty and Profit. Także mówię, no, Frank Knight ma na przykład bardzo nieaustriacką teorię kapitału, ale to rozróżnienie pomiędzy ryzyko i niepewność jest w pełni akceptowane i kluczowe w zasadzie w wielu dziedzinach ekonomii austriackiej, zwłaszcza jeśli chodzi o teorię przedsiębiorczości. Więc jaka jest różnica? Można to takimi sloganami zilustrować, tak? Ryzyko, w przypadku ryzyka wiemy, czego nie wiemy, a w przypadku niepewności nie wiemy, czego nie wiemy. I na przykład można ryzyko zilustrować takim przykładem. Ryzyko jest do pewnego stopnia, no ryzyko jest probabilistyczne, tak by należało powiedzieć. Za pomocą rachunku prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie oszacować ryzyko. To jest wielkość kwantyfikowana. Na przykład jeśli mamy fabrykę butelek i wiemy, że prawa fizyki są takie, a nie inne, że jedna na 100 butelek nam pęknie, zniszczy się, to na czym polega ta wiedza na temat tego, czego nie wiemy? Na tym polega, że my nie wiemy, która z tych 100 butelek pęknie, ale wiemy, że jedna pęknie. I w związku z tym my jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed swoją niewiedzą. Bo my tą jedną pękniętą butelkę, niezależnie od tego, która ona będzie, możemy sobie w swoim bilansie płatniczym od razu po stronie rozchodów czy kosztów doliczyć, prawda? To jest ryzyko, tak? To jest ryzyko, tak. I myślę, że warto też w kontekście ryzyka wspomnieć, no trzeba wspomnieć o tak zwanej częstotliwościowej teorii prawdopodobieństwa. Myślę, że tak to można przetłumaczyć, w oryginale to jest Frequency Theory of Probability, którą opracował Richard von Mises, brat Ludwika von Misesa, i z którą Ludwik się oczywiście w pełni zgadzał, pomimo że z wieloma kwestiami się z Richardem nie zgadzał. Na przykład Richard był pozytywistą, o pozytywizmie mówiłem coś rano i naświetlałem to, w jak dużym zakresie jest on niezgodny, przeciwstawny podejściu metodologicznemu Austriaku. I Richard von Mises mówi tak, że wtedy tylko możemy do danej wielkości, czy do danego zbioru wydarzeń, może tak, odnosić rachunek prawdopodobieństwa i właśnie szacować ryzyko, bo jak już mówiliśmy, ryzyko to jest właśnie ta wielkość jak najbardziej kwantyfikowalna, wyliczalna, statystycznie i tak dalej.
Muszą być trzy warunki spełnione. Po pierwsze, to musi być jednorodny zbiór wydarzeń, jednorodna klasa wydarzeń. Po drugie, częstotliwość występowania dowolnego wydarzenia w tej klasie musi się asymptotycznie zbliżać w kierunku pewnych z góry ustalonych stałych. I po trzecie, nie można zaburzyć częstotliwości występowania dowolnego wydarzenia w tej klasie poprzez dowolny, arbitralny punkt selekcji. I może to zilustruje te trzy właśnie warunki na przykładzie takiego bardzo typowego działania opartego na ryzyku, jakim jest rzut kością. Wszystkie rzuty kością są, zakładając oczywiście, że to jest kość uczciwa, nie oszukańcza, to jest kość uczciwa, dobrze wyważona, no to wszystkie rzuty kością są takie same. W przypadku każdego rzutu kością szansa wypadnięcia dowolnego rezultatu jest taka sama, jeden jak 1 na 6. Więc ten pierwszy warunek jest spełniony. Rzuty kością są zdecydowanie jednorodnym zbiorem wydarzeń. Drugie kryterium, że prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego wydarzenia w tej klasie zbliża się asymptotycznie w kierunku z góry ustalonych stałych, też rzuty kością spełniają ten warunek. No bo owszem, może się zdarzyć, że ktoś ma tak zwane szczęście, rzuci raz, wypadnie szóstka, rzuci drugi raz, znowu wypadnie szóstka, ale im więcej razy będzie rzucał, tym bardziej każdy wynik, prawdopodobieństwo wystąpienia każdego wyniku się właśnie tak asymptotycznie będzie zbliżało do tej jednej szóstej. Tak jest kość uczciwa. I trzeci warunek, że żaden arbitralny punkt selekcji nie jest w stanie zaburzyć tych stosunków częstotliwościowych. Innymi słowy, możemy sobie liczyć tylko co dziesiąty wynik. Tak? Powiedzmy, rzucamy 9 razy i nas to nie interesuje, a co dziesiąty wynik sobie zapisujemy. I to właśnie jest taki arbitralny punkt selekcji, prawda? Że bierzemy pod uwagę tylko co dziesiąty rzut. I będzie tak samo. Też niezależnie od tego, czy będziemy liczyć rzut każdy, czy co drugi, czy co piąty, czy co dziesiąty, prawdopodobieństwo wyrzucenia dowolnego rezultatu będzie się asymptotycznie zbliżało w kierunku jednej szóstej. I to jest sztandarowy przykład ryzyka. I co operuje ryzykiem? Sektor ubezpieczeniowy, który właśnie stosuje te metody statystyczne i się zajmuje tymi rzeczami, które są jak najbardziej ustalalne, tak, kwantyfikowalne, statystycznie przewidywalne, czyli na przykład istnieją ubezpieczenia po prostu od tych zjawisk, nad którymi nie mamy kontroli, a które są podległe pewnym deterministycznym czy probabilistycznym prawom, czyli głównie się, ubezpieczamy od takich zjawisk nieprzyjemnych, które przyroda nam może wyrządzić. Możemy się ubezpieczyć od huraganu, od powodzi, od wypadku, od choroby. No to są wszystko zjawiska statystycznie prognozowane. Stabilizowane. Przepraszam? Stabilizowane. Stabilizowane, tak. Tak, no to i tyle można w zasadzie o ryzyku powiedzieć. A z ryzykiem trzeba skontrastować niepewność. Niepewność jest... Może jeszcze jedno rozróżnienie podam w tym kontekście, bo Ludwig von Mises w ludzkim działaniu proponuje rozróżnienie, w zasadzie paralelne, bardzo bliskie rozróżnienie Franka Knighta na ryzyko i niepewność, na tak zwane class probability i case probability, czyli prawdopodobieństwo klasowe i znowu, niestety, nie wiem jak to w polskiej wersji to drugie zostało przetłumaczone, prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych. I to, co powiedziałem, to, co się zalicza do kategorii class probability, to musi spełniać te wszystkie te trzy warunki, które Richard von Mises wyszczególnił w swojej tej częstotliwościowej teorii prawdopodobieństwa. Czyli na przykład Mises opisuje class probability jako to prawdopodobieństwo, gdzie wiemy wszystko na temat całej klasy wydarzeń, ale nie wiemy niczego na temat pojedynczych wydarzeń wewnątrz tej klasy, poza tym, że ono się zalicza do tej klasy. I przykładem tego znowu może być na przykład ta fabryka butelek. Wiemy, że pęknie jedna na 100 butelek, czyli to jest ta istotna, interesująca nas informacja na temat całej klasy butelek, ale która to będzie butelka, tego nie wiemy. I to jest sztandarowy przykład tego class probability. Albo powiedzmy huragan, tak? Wiemy, że raz na 10 lat, powiedzmy, w stanie Alabama się pojawia huragan i dewastuje jedno miasto.
które nie wiadomo, ale to nie umożliwia skutecznego, to nie staje na przeszkodzie skutecznemu funkcjonowaniu ubezpieczycieli od huraganu, no bo na tym właśnie polegają ubezpieczenia, że oni gromadzą te wszystkie ryzyka czekające na indywidualne miasta we wspólnej puli i w związku z tym ubezpieczyciel temu jednemu miastu, które zostanie dotknięte skutkami huraganu, będzie w stanie wypłacić odszkodowanie, a od pozostałych miast będzie w stanie zebrać te premie i w ten sposób prosperować sprawnie. To jest class probability, czyli ryzyko, a po drugiej stronie jest case probability, czyli to właśnie prawdopodobieństwo jednostkowych wydarzeń, którego w żaden sposób się nie da skwantyfikować, w żaden sposób się nie da go żadnymi statystycznymi metodami określić. To jest właśnie ta niepewność, czyli to, co określiłem wcześniej jako sytuacje, w których nie wiemy, czego nie wiemy i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zneutralizować tego ex ante. I to jest właśnie cały wymiar, to jest wszystko to, co się tyczy nie świata materii nieożywionej, czy ogólnie świata przyrody, która się rządzi deterministycznymi czy probabilistycznymi prawami, tylko to jest to, co się tyczy wymiaru ludzkiego działania. Ludzkie działanie jest oparte na wolnej woli i na kategorii wyboru, a wybory ludzkie są nie tyle nieprzewidywalne, bo to by było zbyt mocne określenie, ale no nie dają się ludzkie wybory przewidzieć w żaden statystycznie typowy czy kwantyfikowalny sposób. I, no i właśnie esencją przedsiębiorczości są te wydarzenia, które się zaliczają do tej kategorii case probability, czyli do kategorii prawdopodobieństw jednostkowych wydarzeń, do kategorii niepewności. I właśnie nagrodą za umiejętne radzenie sobie z niepewnością jest zysk, czyli właśnie ta kategoria zarobków, która nie istnieje w gospodarce jednostajnie funkcjonującej, w tym nierealistycznym stanie równowagowym, którego Austriacy używają, żeby naświetlić esencję zysku, esencję przedsiębiorczości, jak również różnice pomiędzy rolą przedsiębiorcy i rolą kapitalisty i istotą zysku oraz procentu. I myślę, że warto jeszcze jedno może rozróżnienie w tym kontekście wspomnieć, czyli rozróżnienie, które chyba nikt jeszcze do tej pory nie przywołał, czyli rozróżnienie na prakseologię i na tymologię. Prakseologia jest definiowana przez Austriaków jako logiczna nauka o ludzkim działaniu, czy logiczna analiza kategorii ludzkiego działania, czyli to jest taka, powiedzmy, nauka formalna i ekonomia jest jednym z działów właśnie prakseologii. Natomiast tymologia zajmuje się nie tą właśnie formalną, logiczną strukturą ludzkiego działania, tylko treścią poszczególnych ludzkich działań. To jest od słowa tymos, czyli po grecku bodaj emocje, czy pasje. Ta siła napędowa, która sprawia, że ludzie podejmują konkretne wybory i konkretne działania. I no, na przykład psychologia byłaby gałęzią tymologii, historia, socjologia, antropologia. I przedsiębiorczość jest też właśnie kategorią tymologiczną, bo tak naprawdę przedsiębiorca jakąś wiedzę prakseologiczną musi mieć. No, musi mieć ogólne rozeznanie w zasadach, na jakich funkcjonuje gospodarka. Musi też podstawowe prawa podaży, popytu i tak dalej rozumieć, ale to mu jego przedsiębiorczej przewagi konkurencyjnej nie zapewni. On, żeby być skutecznym przedsiębiorcą, ponadprzeciętnie skutecznym przedsiębiorcą, to on właśnie musi mieć te umiejętności tymologiczne. To znaczy on musi umieć czuwać się w konsumenta, on musi umieć postawić się na miejscu konsumenta, musi umieć zrozumieć jego oczekiwania, musi umieć zrozumieć jego potrzeby i też musi umieć zrozumieć to, jak jego potrzeby i oczekiwania zmieniają się w czasie. I to jest, jako że to jest właśnie taka bardzo zindywidualizowana dziedzina wiedzy, czy dziedzina ludzkiej działalności, dlatego nie istnieje tak naprawdę żadna receptura, czy nie istnieje żaden
nie istnieje żaden algorytm, który umożliwia bycie skutecznym przedsiębiorcą i osiąganie konsekwentnych zysków i nie istnieje sposób na nauczenie się tego, jak być przedsiębiorcą. Ponieważ wszystko to wiąże się ze właśnie znajomością szczegółowych okoliczności miejsca i czasu, ze znajomością konkretnych sektorów, która wynika nie tyle z jakiejś wiedzy dyskursywnej czy akademickiej, tylko z wielu lat doświadczeń, uczenia się na błędach, rozumienia ludzkich oczekiwań, rozumienia tego, jak one mogą się zmieniać w czasie i tak dalej. Także przedsiębiorczość zdecydowanie przynależy do kategorii niepewności, czy wybory, których musi dokonywać przedsiębiorca, w dużej mierze przynależą do kategorii niepewności. To, co można by na przykład skontrastować z tymi wyborami, których dokonują inżynierowie czy technicy, którzy oczywiście też są niezbędnymi ogniwami procesu produkcyjnego, ale istnieją jednak pewne gotowe, dyskursywne czy akademickie sposoby, na bazie których oni są w stanie swoją wiedzę przyswajać. Podczas gdy nic takiego nie istnieje w wymiarze przedsiębiorczości, nic takiego nie istnieje w wymiarze przewidywania niepewnej przyszłości w zakresie przyszłych potrzeb konsumenckich, dostępności środków produkcji, dostępności takiego czy innego typu wiedzy technologicznej itd. Dlatego każdy przedsiębiorca jest indywidualnością i dlatego naprawdę skuteczna przedsiębiorczość, która jest nieraz w stanie zrewolucjonizować świat, jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Jako, że zostało mi niewiele czasu do mojego limitu, to myślę, że już nie będę dodatkowych, kolejnych wątków podejmował i tutaj się zatrzymam. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, czy rozwieję wątpliwości. Może ja się spytam, powiedziałeś, że nie ma sensu analizować gospodarki i zerową preferencją czasową, ponieważ tak, nie istniałoby wtedy bitwy działania. Tak. Jednak modeluje się gospodarkę bez niepewności, tak? A wydaje mi się, że bez ludzkie działanie jest nierozrywalnie związane z niepewnością. Dobrze, ale ja nie widzę, to chyba się w takim razie nie dość jasno wyraziłem, bo istnienie niepewności, a istnienie dodatniej preferencji czasowej, to są dwie zupełnie odrębne kwestie, prawda? Istnienie dodatniej preferencji czasowej sprawia, że istnieje zjawisko procentu, że istnieje to zjawisko tego naddatku, czy tej gratyfikacji, którą utrzymuje kapitalista za to, że odstąpił od konsumpcji na rzecz inwestycji. Natomiast niepewność wiąże się z umiejętnością przewidywania niepewnej przyszłości i ze zjawiskiem zysku przedsiębiorcy. Także nie wiem, czy do końca zrozumiałem pytanie, ale nie widzę, jak modelowanie gospodarki bez niepewności, czyli de facto tworzenie modelu podobnego do IRI, do gospodarki jednostajnie funkcjonującej, w jakikolwiek sposób umożliwia nam pozbycie się dodatniej preferencji czasowej. Więc musiałbyś doprecyzować. Nie, nie chodzi o to, że uznałeś tak gospodarkę jednostajnie funkcjonującą za interesujący konstrukt myślowy, tak, który poszerza naszą wiedzę, tak? I że ma to sens, tak? Tak. Powiedziałeś, że nie ma sensu modelować gospodarki bez preferencji czasowej. Tak, bo to nie będzie żadnego działania. Mimo że wydaje mi się, że obie kategorie, zarówno dodatnia preferencja czasowa, jak i niepewność, są tak samo niedorzeczne. Ale właśnie nie są tak samo niedorzeczne. Bez niepewności działanie wciąż występuje. To jest nie byłoby takie działania. Nie, to nie wybierają, tak? To znaczy, no takie byłoby to takie quasi działanie, prawda? Które by nie. No i gospodarka by istniała. Ale gospodarka by istniała i jak gdyby to ten element, to zwieńczenie, czy ten efekt ludzkiego działania, który łatwiej nam zrozumieć dzięki temu konstruktowi umysłowemu, by istniał. A w gospodarce, gdzie byłaby zerowa preferencja czasowa, w ogóle by nie było żadnego działania i w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek sensowny użytek, jaki byśmy mogli uczynić z takiego modelu dla zrozumienia dowolnego aspektu
teorii ekonomii, więc myślę, że tu pewna różnica jednak jest. Mogą fazy działać. Nie, no to wyruszenie by było. Ja spróbuję uzupełnić. Ale nic nie robienie to też działa. Ja spróbuję uzupełnić w gospodarce pozbawionej, znaczy w świecie pozbawionym niepewności. Jakby wszelkie potrzeby jest tam gospodarka w stanie natychmiast dostarczyć. Natychmiast nie, nie, nie. No, ale znaczy, te procesy są wciąż w czasie rozciągnięte. Oczywiście, ale jest produkowane to, co jest potrzebne, tak? No tak. Możemy tak powiedzieć, ale nie jesteśmy w stanie skonsumować naraz wszystkiego, dlatego że w danym momencie musimy dokonać wyboru, czy zaspokajamy jedną potrzebę, czy inną, więc w dalszym ciągu występuje ten element wyboru. Tak. On jest zdeterminowany zawód. Znaczy on jest zdeterminowany, więc bym się zgodził, że to jest taki iluzoryczny wybór. To jest świat automatów de facto. O tym mówię. Tak, tylko rzecz w tym, że świat automatów pozwala nam zrozumieć naturę procesu produkcyjnego, naturę procentu, naturę preferencji czasowej również, tak? Czyli wychodziłoby na to, że istnieją pewne kategorie ekonomiczne, które daje się wytłumaczyć również na bazie takiego robotycznego świata. To chyba byłby satysfakcjonujący nas wniosek. Natomiast świat bez preferencji, dodatniej preferencji czasowej, to byłby świat bez jakiegokolwiek działania, czy nawet byśmy musieli użyć mniej technicznego sformułowania, to nawet nie moglibyśmy mówić nie tyle o działaniu, ile o dzianiu się czegokolwiek, o jakiejkolwiek aktywności, bo to byłby świat roślin po prostu. Nawet nie automatów. Znaczy tak samo klasycy bronią tej swojej teorii, nie wiem, czy właśnie zarzutami o determinizm i o wszystkie informacje, że jednak mimo wszystko z tego da się coś wydobyć, czy po prostu zostawiają to, nie wiem, jakąś odpowiedzi albo nie wiem. Znaczy wydaje mi się, znowu nie chciałbym za bardzo uogólniać, ale wydaje mi się, że co do klasyków, czy do neoklasyków, można wystosować takie zarzuty, że oni ten walrasowski stan równowagi doskonale konkurencyjny postrzegają jako pewien wzorzec, nie tylko typ idealny, ale wręcz ideał, do którego należałoby dążyć. No przecież gospodarka, przecież niedoskonałość rynkowa to jest właśnie rzekomo efekt tego, że gospodarka nie pasuje do tego wydumanego modelu. Czyli tutaj nie dość, że występuje... Aha, no i jeśli receptą na to jest, że ona powinna iść w tym kierunku, no to już jest raz pomieszanie porządku pozytywnego i normatywnego, czyli brak wolności od wartościowania. No jest sugestia, że urzędniczy aparat przemocy może gospodarkę w tym kierunku popchnąć, co też jest wysoce wątpliwą kwestią, biorąc pod uwagę, że ani ten aparat nie ma do dyspozycji rachunku zysków i strat, jaki ma do dyspozycji rynek, ani nie ma do dyspozycji tych szczegółowych okoliczności miejsca i czasu, jego horyzont czasowy jest mniejszy, bo jest kadencyjny i tak dalej. No, struktura pobudek jest zupełnie inna, wręcz odwrotna i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest drugi zarzut, jaki można by wysunąć. A trzeci to jest to, że oni, o ile istnieją pewne zbieżności, pewne podobieństwa pomiędzy właśnie taką walrasowską równowagą, a tym IRI, o tyle cel zastosowania jest zupełnie inny, prawda? No to ja mam jeszcze takie pytanie, powiedziałeś, że rozróżniając ryzyko niepewności, że przedsiębiorca zajmuje się właśnie niepewnością. Przede wszystkim. I wspomniałeś, że instytucje ubezpieczeniowe zajmują się głównie ryzykiem. To tak. W którym miejscu jest ten czynnik przedsiębiorczy? Tutaj, no przypuszczam, że tutaj, tutaj czynnik przedsiębiorczy jednak skupia się na tym, że mamy do czynienia z klientami, którym chcemy zaoferować pewną usługę, czyli na przykład przewidzenie tego, że ludzie będą zainteresowani ubezpieczami, że na przykład nie będą takimi ryzykantami, którzy są gotowi. Kierowanie ceną i patrzenie, jak to wpłynie na konkurencję i na klientów. Na przykład, tak. No, relacje właśnie z konkurencją, relacje z klientami i tak dalej. No, bo natura usługi jest taka, że ona się głównie tyczy ryzyk, prawda, czyli tych zdarzeń ryzykowych.
Ale wszelka przedsiębiorczość jest związana z niepewnością z uwagi na to, że klient nasz pan, przedsiębiorca z tymi klientami się zadaje, chce ich zaspokoić, a świat klientów i ich wyborów, no to jest oczywiście świat niepewności, a nie ryzyka.